Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas, kochani, takim wezwaniem do tego, aby uświadomić sobie, co Pan Bóg przygotowuje dla tych, którzy za Nim idą. Bo Święty Piotr powie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jakby chciał się zapytać, Panie, ale co z tego mamy, co otrzymamy, co będzie naszym udziałem? Chrystus Pan bardzo mocno odpowiada, że nikt nie opuszcza domu, braci, siostry, matki, ojca, dzieci, ból z mego powodu i Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej. Tego chrześcijanin to jest ten człowiek, który ma świadomość, iż jego wędrowanie z Panem będzie nagrodzone później przebywaniem z Nim w chwale. I Pan Bóg już teraz chce, żebyśmy trzymali się Go bardzo mocno, trzymali się Jego Syna, bo wtedy będziemy doświadczać w naszym życiu, jak bardzo On nas ubogaca. Nam się wydaje, że Chrystus nas wielu rzeczy pozbawia, zresztą świat tak głosi, a Pan mówi, że o wiele więcej otrzymujemy, stokroć więcej niż sami dajemy, niż potrafimy cokolwiek dla Pana uczynić. Stąd jesteśmy zaproszeni, żeby umieć dobrze wartościować te rzeczy, które nas otaczają, które trzeba nieraz opuścić, z których trzeba zrezygnować, po to, żeby otrzymać znacznie więcej. I dlatego powinniśmy się przyglądać naszemu życiu, zobaczyć, czy nie jesteśmy zbytnio czymś obciążeni, bo to nam by przeszkadzało w pójściu drogą, którą wskazuje Jezus Chrystus. Wczoraj akurat też była Ewangelia, która mówiła o bogatym młodzieńcu. I Jezus mu mówi, jeśli chcesz być doskonały, to sprzedaj wszystko, a potem pójdź za mną. Ale ten młodzieniec, jak mówi Ewangelia, odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości. Czyli trzeba mu było to zostawić, żeby pójść za Jezusem, bo nie wiedział jeszcze, co Bóg przygotowuje dla tych, którzy idą za Jego Synem. A my jako chrześcijanie odkrywamy stopniowo i potem, że my powinni też nabierać dystansu do świata, do tego, co nas otacza, żeby to nas zbytnio nie związało tutaj z ziemią, bo Pan chce, żebyśmy osiągnęli niebo. I tutaj już, kiedy my mocno idziemy za Nim, doświadczamy wielkiej wspólnoty tych, którzy nas otaczają. Ten człowiek, który obok nas żyje, jest wielkim skarbem. I Pan powie, że tam jest i nasza matka, nasz ojciec, nasi bracia, siostry, bo wszyscy tworzymy wielką rodzinę Bożą. A w rodzinie, jeżeli jesteśmy we wspólnocie, to o wiele łatwiej jest nam wtedy pokonać trudności, bo jesteśmy wspierani przez tych, którzy nas kochają, którym zależy na naszym dobru. A żeby to zrozumieć, to potrzeba też działania Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że rośnie różka z dnia jesennego i na tej różce spocznie Duch Pana. Z dnia wiemy, że nic wiele nie może wyrosnąć, na mnie tego doświadczamy. A Pan zapowiada, że tutaj będzie ta odrość, która później rozkwitnie wielkimi darami Ducha. Izrael oczekiwał Zbawiciela, czekał bardzo długo, kiedy już wchodzimy wątpliwości, wtedy Pan przez to proroctwo Izajasza zapewnia, że jednak przyjdzie ten, który będzie napełniony Duchem Świętym, Duchem mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności i pobożności. Przychodzi Chrystus, pełen Ducha, pełen mocy po to, żeby nas zbawić, żebyśmy mogli osiągnąć niebo. Oto umarł na krzyżu, oto też zmartwychwstał, nam otworzyć bramy nieba. My jesteśmy napełniani nieustannie Duchem Świętym, który na nas spoczywa, który, jeśli pozwolimy Mu działać, to będzie dokonywał wielkich rzeczy w życiu każdego z nas. On nas będzie uświęcał. Dzisiaj Święty Piotr powiedział nam, że jesteśmy wezwani do tego, żeby być świętymi. Świętymi bądźcie, jest napisane, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. I Duch Święty spełnia tę rolę uświęciciela, czyli pokazuje nam, jaka jest droga do naszego życia
przekazać, co mówi Duch Święty, to potem będę starał się żyć w przyjaźni z Panem i to świętość osiągnę. A to jest nasze podstawowe powołanie. Czasami my się pytamy, że Pan Bóg ode mnie chce. Jest takie piękne zdanie świętego Pawła, który powie, że wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Tego Pan Bóg najbardziej pragnie. Mamy 16 lat, tak nasi kandydaci do wierzchowania, świadkowie pewnie troszkę starsi są, rodzice, czy każdy z nas, ale Pan Bóg od wszystkich chce, żebyśmy się uświęcali, bo wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Czyli ta przyjaźń z Bogiem kroczy nie jego drogami i wtedy, jeśli pójdę tą drogą uświęcenia, to kiedyś Pana Boga będę oglądał. Bo znowu jest takie mocne zdanie autora listu do Hebrajczyków, który mówi, że bez uświęcenia nikt nie zobaczy Boga. Ja jestem przekonany, że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Pana Boga, dlatego naszym zadaniem jest droga uświęcenia, czyli walki z tym, co jest grzeszne w nas, ze słabościami, żeby zachować łączność z Panem i na tej drodze, żeby wytrwać do samego końca. I bardzo nam powinno zależeć na tym, żeby odkrywać coraz bardziej te wielkie dary, którymi Bóg nas napełnia przez swojego Ducha. Ja przyznam, że jestem pod wrażeniem takiej kobiety, to wczoraj mówiłem u dominikanów. Ona mieszka niedaleko stąd, ma teraz 60 lat, a 2 lata temu udzielałem jej chrztu w czasie jednej mszy świętej, pierwszej komunii świętej, sakramentu bierzmowania, sakramentu małżeństwa. Taka niezwykła kobieta, która ma bardzo dużo radości w sobie, pochodzi z dawnego Związku Radzieckiego, wychowana w duchu niewiary, odrzucenia Boga w tym środowisku, w którym żyła. Ona kilkadziesiąt lat temu, pewnie 35 lat temu, jak przyjechała do Polski, czy 40, kończyła tu studia, znała męża i dochodziła stopniowo do wiary. I 2 lata temu przyjęła właśnie wszystkie sakramenty. To było takie bardzo piękne doświadczenie. A jeszcze piękniejsze było, kiedy ją spotkałem teraz, miesiąc temu. I ona mi mówi, że to, co Pan Bóg daje, to stokrotnie jest przekracza to, co do tej pory posiadałam. Kobieta, która dobrze zarabiała w świecie, razem ze swoim mężem jeździli też po świecie, bo mieli taką pracę, ale mówi, to, co Pan Bóg daje, to jest nieznacznie większe. Nie ma telewizora, nie ma radia. Dużo czasu poświęca na to, żeby dobrą książkę przeczytać. Codziennie też przychodzi do kościoła. Jedzie do kościoła, zabierając po drodze starsze kobiety, które razem z nią przychodzą na mszę świętą. I ona jest takim przykładem tego, jak Pan Bóg obdarowuje człowieka. Czyli stokroć więcej daje, to co dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, niż my nawet się spodziewamy otrzymać. Jeśli będę tylko otwarty na łaskę Bożą, jeśli będę współpracował z Panem, to będę też obfitował do bogactwa Ducha, które będą mi sprawiały ogromną radość. I ta radość jest o wiele większa od radości świata, od radości tego wszystkiego, co ten świat proponuje. I Duch Święty też jest źródłem radości, bo On, kiedy będziemy na Niego otwarci, będziemy się rozwesprać w Duchu Świętym, tak jak Jezus, będziemy wysławiać Pana Boga naszym życiem, naszym postępowaniem. Zresztą dzisiaj psalmista nam mówił, że dopóki mego życia chcę śpiewać dla Pana. I nasze życie, jeśli jest piękne, to jest najpiękniejszą pieśnią, jaką potrafimy Bogu wyśpiewać. Dla Was też, droga młodzieży, jest to skierowane, żebyście się bali żyć pięknie, żebyście byli odważni w przyznawaniu się do Chrystusa, a wtedy będziecie czerpać ogromną radość. I też to Wasze życie będzie chwaleniem Pana Boga. Ale tego trzeba też pragnąć. To jest taki bardzo piękny ten tekst psalmisty. Chcę śpiewać dla Pana. Czyli chcę całym moim życiem Go uwielbiać, wysławiać. Chcę do Niego się przyznawać w każdej sytuacji, w której jestem i wszędzie tam, gdzie Pan Bóg mnie postawi.
Módlcie się dzisiaj gorąco o to, żeby też te dary Ducha Świętego spoczęły na was, abyście się nie bali iść drogą uświęcania codziennego, mimo że będą upadki, bo każdy z nas jest słaby, ale kiedy powstajemy, powracamy do Pana, znowu wracamy na tę drogę, na której On pragnie nas mieć i wtedy naszym pięknym życiem o Nim świadczymy. Życzę wam, żeby te Jego dary obficie spłynęły dzisiaj na nas, żeby mówiono młodzieży z Jarosławia, z Wólki Bąkińskiej, z Pełkin, z Legarek, że to jest najlepsza młodzież w świecie. Oto się też nie bójcie się tego, żeby taką być najlepszą, żeby te ideały, które nosicie w sercu, żeby rozwijać, żeby na tych zasadach chrześcijańskich budować także całe życie, a wtedy będziecie piękne przynosić owoce, które będą i was ratować i będą sprawiać radość tym, których spotkacie na swojej drodze. Niech zatem Boża łaska, bliskość Ducha Świętego.